Stasia to aż 7. Mania prania chyba z 1000, ale się nie mogli przysiąc. Tele... Gdzie no to to my, la piramidy! Hurra! Do pomocnego! Co, nie ładne? Nikt mi uczasł, a ty mi kurwa nie mogę zerwać, że chodzi o czasu nie na a ja mam mi Mateusz? Jest tu! Jesteś? A, masz koszulkę. Tak, jest, nie widać. Chodźcie, przejdziemy z tym śniadaniem. Chodź, chodź, ty! Piotrek już nie lataj. Nie. Piotrek! Piotrek! Małusia, ty musisz tam iść. Mariusz, ty mi nie uciekaj. Mariusie, chodźcie tam. Co chciałeś? Wejściowi gminy, Zorstwo Suchowy i Lawa na Zorstwo
Sokoły. Kolejne to Sokolniki, Sołectwo Sokolniki. Witamy Sołectwo Sokolniki. Szanowni Państwo, witam, to są Krystianie w Radzicach, witam władze gminy Kruszwicy, pana burmistrza, przewodniczącego Rady Gminnej, witam radnych gminy Kruszwica, witam wszystkich sołtysów gminy Kruszwica, witam mieszkańców Sołectw, Radzice, Lachmirowice, Krocno, Sukowy, Rzepowo, Kraszyce. Witam wszystkich zawodników. Uważam, że sołtysiadę za otwartą. Dziękuję. Centrum Kultury Ziemowic Kruszwicy, które jest pomysłodawcą i organizatorem sołtysiady w tym roku. Witam serdecznie, dziękuję za serdeczne powitanie. Poszczególne reprezentacje prosimy o zajęcie miejsc jak najbliżej krawędzi lub na zewnątrz. A w tej chwili informujemy, że przystępujemy od razu do pierwszej konkurencji, którą jest przeciąganie liny. Przeciąganie liny, ponieważ jest bardzo dużo sołectw, frekwencja jest stuprocentowa na planowaną, może trwać najdłużej. I na początku poprosimy o pozostanie reprezentacji Radzic i Chrosna. Ej, pani na gdzieś tu zawsze była. Reprezentacja Radzic proszona i to szybciutko, bo za chwilę będzie walkowery montane. Szkoda czasu. I wielkie brawa dla tych, którzy już przyszli. Przypominam, drużynom przypominam, że nie wolno przeciągać liny metodą szarpania, ponieważ to jest dyskwalifikacja. Linę mamy ciągnąć. Spokojnie proszę. Czy drużyny gotowe? Drużyny gotowe? Uwaga, start! Dobij proszę, dobij! Jest! Dziękujemy! Jedno zwycięstwo na rzecz Radzic i wielkie brawa dla Radzic. Następne dwie drużyny. Lachmirowice i Sokolniki, prosimy bardzo. Czekamy na jeszcze jednego zawodnika, spokojnie. Czy drużyny są gotowe? Czy drużyny są gotowe? Uwaga, start!
Prosimy o większy doping. Jeszcze trochę. I jeszcze sekundeczkę. Ciągnąć. Trzymać tam z tyłu. I jeszcze większy doping. Odnoszę wrażenie, że drużyny trenowały przynajmniej przez 2 miesiące przed tą sołtysianą. Nie szarpać, ciągnąć linę. Uwaga! Ktoś musi się zmęczyć. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze jeden wysiłek. Jeszcze jeden. Przyznam się Państwu szczerze, że takie współzawodnictwo przeżyłem po raz pierwszy. Chciałbym jeszcze dodać, że gdyby nie poślizgnięcie ze stopy kobiety w Sokolnikach, to nie wiem, czy na Chmielowice by wygrały. Zapraszamy do liny zespoły Suków i Rzepowa. Drużyny, prosimy o przygotowanie się. Czy drużyny gotowe? Gotowe? Uwaga! Start! I sukowy tym razem. Wójt był krótszy troszeczkę. Dobrze. Ponieważ nasze przeciąganie odbywa się na zasadzie każda drużyna z każdą, prosimy w tej chwili o reprezentację Chrosna i Lachmirowic. Źle nie podpowiadać, drużynie nie wolno szarpać, ma być ciągnięcie liny. Szarpnięcie jest dyskwalifikacją. Drużyny? Czy drużyny gotowe? Spokojnie, jeszcze nie ciągnijcie panowie, bo szkoda siły. Czy drużyny gotowe? Uwaga, start! Razem wygrało. Zapraszamy teraz Sokolniki i Sukowy. Czy drużyny są gotowe? Tak. Uwaga, start! Dziękujemy. Tym razem Sukowy. Szanowni Państwo, ponieważ bój w przeciąganiu liny jest tak skomplikowanie trudny,
Proponuję w imieniu organizatorów, abyśmy następne boje przesunęli w czasie, żeby drużyny mogły odpocząć, dobrze? A w tym czasie rozegramy inną konkurencję i będzie bardzo fajnie. Poproszę do siebie przedstawiciela. Przedstawiciela Chrosna do obierania ziemniaka poproszę. Dobrze. Proszę Państwa, specjalny ziemniak, stary i specjalnie stępiony nóż, do tego jeszcze z ząbkami. Liczy się oczywiście długość strużyny. Idealnie byłoby, gdyby ta strużyna była z całego ziemniaka. Dla ewentualnych rozgrywek dokładniejszych mierzymy również czas obierania ziemniaka, ale czas będzie brany pod uwagę tylko w tym przypadku, jeśli się okaże, że zawodnicy mają równej długości strużyny. Uwaga na moje hasło. Start. Zaczynamy. Ja mam taki amerykański stoper, pożyczyłem w szkole. Uwaga. Start. A zawodników proszę dopingować. Proszę dopingować zawodników. Jesteśmy mniej więcej w połowie ziemniaka. Powoli, powoli, powoli. Spokojnie, powolutku. Chciałem jeszcze zauważyć, że ten zawodnik będzie musiał wrócić na czubek ziemniaka, ponieważ na samym czubku zostawił plamkę. I będzie się musiał wrócić z jednego końca na drugi, bo ta plamka musi też zniknąć, ponieważ strużyna ma być cała obrana. Ziemniaki obiera, to potrzeba worka, żeby jeden obiad zrobić. Tu jeszcze jest taki kawałek, widzę śmieszny. Tam jeszcze jest, widzę. Uwaga, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeszcze to lecimy dalej, lecimy. No już. Jeszcze jest. Minuta. Jeszcze? Ale uparty. O. Minuta 29 i 33 setne. Się będzie liczyło, bo to ja urwałem. Dobra, ale długość się liczy, a nie czas. Czas się liczy. Zapłaciły za reklamę? Nie. To ja bym w ciągu nie występował. A czemu? Za darmo. Spokojnie, uwaga. Obojętnie od której, uwaga, start. I prosimy o doping. Józef! 2 metry, Józef! Józef, podsuń! Poprzedni zawodnik szedł metodą tak zwaną siłową, to znaczy dusił, byle tylko się ucięło. Ten zawodnik próbuje, mówiąc kujawsko-niemiecka, żożkować. Jak daleko tym żogowaniem dojdzie, zobaczymy za chwilę. Na razie strużyna jest bardzo ładna, cienka. Czubek na początku został obcięty. I zobaczymy, co będzie dalej.